Cześć, to Ania Wilkiewicz-Pawelec. Ja jestem lekarzem okulistą, jestem też chirurgiem. Zajmuję się okuloplastyką, czyli chirurgią powiek, dróg łzowych i oczodołu. I dzisiaj powiemy sobie kilka słów na temat brwi i chorób związanych z wypadaniem brwi. Zapraszam. Funkcja naszych brwi jest przede wszystkim ochronna. One zatrzymują kropelki potu, jak również drobinki zanieczyszczeń, które mogłyby się dostać do naszego oka. A drugą funkcją brwi, która jest niezmiernie ważna, jest nasza ekspresja oraz to, jak jesteśmy odbierani. Wyobraźcie sobie, że 90% skupienia w trakcie rozmowy właśnie dotyczy naszych oczu oraz naszych brwi. Dlatego jakiekolwiek zmiany, asymetria w obrębie oczu czy też w obrębie brwi od razu rzuca się, potocznie mówiąc, w oczy i zwraca uwagę naszego rozmówcy. Ważną przyczyną wypadnięcia brwi jest także stres. No oczywiście na stres możemy wszystko zrzucić, ale niestety nasze brwi także mogą wypaść pod wpływem stresu. Nasza brew, włosek z brwi rośnie około 0,15 mm w ciągu doby, natomiast utrzymuje się ten włosek około 5-6 miesięcy. Na rynku istnieją różnego rodzaju odżywki, nie wiem, czy macie z nimi jakieś doświadczenia, jeżeli tak, to chętnie o nich usłyszę, które powodują przyspieszenie wzrostu brwi. Niestety te odżywki nie u wszystkich działają i objawem ubocznym mogą być przebarwienia na skórze, które na szczęście po zakończeniu stosowania odżywki powinny ustąpić. Na temat brwi na pewno dużo do powiedzenia mają kosmetolodzy, dziewczyny zajmujące się profesjonalnie makijażem permanentnym, który w dzisiejszych czasach bardzo ładnie, uważam, maskuje niedoskonałości brwi, natomiast musi być bardzo dobrze wykonany. Pamiętajcie, że brwi niedostosowane do waszej twarzy, kolorystycznie, kształtem, namalowane wysoko na czole, czy też cieniusieńkie kreseczki będą wpływały na to, jak jesteście postrzegane przez społeczeństwo i przez otoczenie. Także wybierając specjalistkę od makijażu permanentnego, zdecydowanie sprawdźcie, co ta dziewczyna oferuje, jak również zobaczcie, jakie są wasze oczekiwania. Nie każdemu pasują duże, grube brwi, chociaż ja wiem, że są one w dzisiejszych czasach bardzo modne. Jeśli ten materiał jest przydatny, to bardzo proszę o podzielenie się nim z waszymi koleżankami czy też bliskimi. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Powieki. A w komentarzach, słuchajcie dziewczyny, wklejcie swoje brwi. Ja jestem bardzo ciekawa, jak one wyglądają. Jak również, jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące czy też domowe sposoby na przyspieszenie czy też na poprawę kondycji waszych brwi, to wpiszcie w komentarzu. Dzięki, na razie, pa!